Dzień dobry, kochani, witamy w kolejnym dniu. Co masz? O, muszę wam powiedzieć, że te elementy z Playmobil... Świeci! Świeci, tak, to jest u nas teraz najlepsza zabawa. Matylda żadnych elementów nie wkłada do buzi, bo bardzo to pilnujemy i jakby jeszcze nie miała takie przemyślenia, to dla niej myślę, że zabawka jest okej. Okay. Aha, teraz udajesz, że wsadzasz do buzi, tak? Tak? Nie, tak nie robimy. You're so silly. No i co? Idziemy do żłobka? Nie? Zostajesz z mamą w domu, a mama idzie do pracy. Nie idzie do pracy? Ty idziesz do pracy? Matylda, idziesz do pracy? Fajnie. W domu. Będziesz pracować, tak? Z tatą. Z tatą. Ciekawe. Tatusia. Z tatusiem. Wiesz, Matylda, że dzisiaj będziesz spała u dziadków. U Uli i Romana. No. Tak, bo mamy urodziny. Idziemy, ja i z tatusiem idziemy na urodziny. Cioci i no. Wujka. A taki... No właśnie, jutro idziemy szukać kilka domów, ale powiedzieliśmy sobie, że to jeszcze jest taki może ostatni weekend. Tak, i potem musimy już odpocząć na trochę czasu, bo to jest po prostu zajmuje dużo energii, dużo siły i byśmy chcieli trochę odpocząć od tego. No i co jeszcze mamy w planach? I w sobotę John kupił już dawno bilet. Dawno takie bilety na comedy show. Co? Pip, dziękuję. Pip. Fajnie? Na comedy show i zapomniałam, jak się nazywa. Super. No i taki jest plan w sobotę i tak będzie nasz weekend wyglądał, tak? Masz kitki dwie? No. Pierwszy raz od długiego czasu Matylda sobie zażyczyła dwie kitki, tak? Bardzo ładnie wyglądasz dzisiaj, wow! Jestem w atlasie. Mhm. Dasz mi kiesy? Jestem w atlasie. Okej. Zmieniamy. Już w domu, ja czuję się więcej, bardziej przygotowana już. Ogarnęłam jeszcze raz włosy, ale mi strasznie opadły. No ale dobra, może będzie lepiej. Co ty robisz? What are you doing? A brzusio mi widać. Mam nową sukienkę na siebie. Zamówiłam, a jakaś firma się ze mną skontaktowała. I zamówiłam online. I John się śmieje, że widać mi brzuszek. Nie, no, bardzo widać. Ładnie wygląda. No widać mi brzuszek. I śmieję się, że... Mój brzuch może być. No idziemy na urodziny teraz. Alkohol kupiony. Nie dla Justyny. Nie dla Justyny, tak, oczywiście nie dla mnie, jako prezent. Prezenty kupione, może tak powinnam powiedzieć, prezenty kupione. No i już jesteśmy gotowi do akcji. Kochani, my wróciliśmy do domu, jest 23. Tak, 23. Sprawdzę nawet, 23. Tak, co dla nas jest bardzo późno, wiecie, ja teraz idę spać o 21. Ale tak miło było, tak fajnie, co nie, John? Tak. Poznaliśmy mnóstwo
no, nie mnóstwo, ale takich znajomych łobuzów i naprawdę było po prostu super i nawet z Darkiem mówiliśmy, że tak się śmiałam, że aż mi policzki bolą, nie? Jeszcze raz wszystkiego najlepszego Karolinie i Darkowi, co nie? Tak. No i życzymy wszystko dobrego, wszystko naj. Tak publicznie teraz powiem w vlogu, ale jak zwykle, jak jesteśmy z nimi, to i po prostu tak nam fajnie się rozmawia, że ciężko nagrać coś, bo po prostu non-stop rozmawiamy o czymś. No i ja nawet przy obiedzie zakazałam, że nie możemy, czy nie powinniśmy rozmawiać o dzieciach i o pracy, co nie? Tak. No i myślę, że naprawdę fajnie wyszło. Dużo fajnej takiej pozytywnej energii. Jedzonko było fantastycznie i naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy za zaproszenie. John, co robisz? TV. Aha, John ogarnia nam jakąś telewizję, a ja idę spać. No, dobra. No kochani, niestety mnie ucięło, jak mówiłam, że kilka dni temu nagrałam po prostu takie unboxing takiego nowego sprzętu, który mamy w domu. Nową wyciskarkę. I chciałam wam pokazać ten unboxing i jak to działa i tak dalej i to tutaj właśnie dla was wstawię. No a tutaj firma się ze mną skontaktowała właśnie, czy nie chcemy przetestować i stwierdziłam, że w sumie czemu nie. Szczególnie, że wiem, że to jest, nie jest zawsze najtańszy wybór i sama osobiście, jak mówię, sami sprawdzaliśmy co i jak. A stwierdziłam, że fajnie by było, żeby wam pokazać i przetestować, jak to u nas działa. Dzisiaj rano nie będę miała czasu tego ogarnąć, ale jakie fajne. Ale stwierdziłam, że otworzę i może wam pokażę, jak ta sama maszyna wygląda. To jest raz, dwa, trzy, nawet instrukcje są, jak to otworzyć. Pierwsza część. Motor, bardzo ważny. Też to mi się podobało. Jest, że ten moc motoru jest bardzo dobry. Oczywiście jeszcze nie pamiętam dokładnie numery, ale teraz wam powiem. Ale to było, jak robiłam research na ten temat, to było dla mnie bardzo też ważne. O! Się cieszy, bo można wsadzić, słuchajcie, całe jabłuszka. No. I tak to działa. O. A ja coś tam dałem. To jeszcze jedno jabłuszko. Co? Słuchajcie, super sprawa. Patrzcie ile, jak to pachnie. Wiem, że nie czujecie, ale mega. Bardzo fajne. Soczek, będzie mieć sok taki fajny, jabłkowy. No i tutaj wsadza się jabłuszka. I sok wychodzi. Who would've known? Czy może być tak proste? No, jak wam smakuje? Dobre? Dobre? Matylda? Jak smakuje jabłuszko? Super? O-o!
Co? Minnie's right here. Mickey. Co to było? Ja wam coś powiem. No, już byliśmy szukać domy. Muszę wam powiedzieć, że nic nie nagrałam, bo tak dzisiaj trochę niezręcznie było, plus było mega, mega zimno i po prostu... no, nie nagrałam nic, ale myślę, że coś ciekawego znaleźliśmy. I to był pierwszy taki rozsądny dom, fajna lokalizacja, która nam się podoba i tak dalej. No ale zobaczymy, co dalej. Musimy jeszcze z żoną się zastanowić, jak to wszystko ogarnąć i tak dalej. Dowiedzieć się dużo rzeczy, bo no bo to jest coś nowego dla nas w Polsce. Dodatkowo jestem lekko przeziębiona, ale mama ma rosołek dla mnie. Czy nie, babcia? Dla wszystkich. No i kotlety, mój tata robi najlepsze kotlety, to tak, tutaj tu super lunch. O, kotleciki gotowe. Rosół będzie taki polski prawdziwy obiadek. No. O, jak zimno. Zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Idziemy właśnie na comedy show. Tak. I połazić troszeczkę po centrum. I może się napić herbatkę czy coś, bo strasznie wieje, już jesteśmy po drzemce. Niektórzy. Ty. Ja. No, a Matylda została z rodzicami i znowu mamy cały wieczór dla siebie. Jesteśmy w centrum i musieliśmy wydrukować nasze bilety. Nie wiem jak wy, czy macie drukarkę w domu. My nie mamy. I czasami mamy taką sytuację, że właśnie szybko musimy lecieć i coś tam drukować. No ale taki live. O, chciałam wam pokazać też Pałac Kultury, jaki jest dzisiaj ładny, oświetlony. Nagrywać, ale tak się uśmiałam, ojejku, tak dawno, aż płakałam ze śmiechu, co nie? Wczoraj też tak się śmiałam, że mi policzki bolały, a teraz po prostu aż płakałam, były fajne żarty i było o Polsce, w ogóle on wymyśli takie żarty, takie polskie, nie wiem jakby czy znacie go, ale on jest taki czysty komik, że nie przeklina. Rozmawia o rodzinie. Tak, o rodzinie trochę się śmieje, jak to jest, żeby mieć żonę, dzieci, bo ma 5 dzieci. Dzisiaj właśnie o tym powiedział. Tak śmiesznie było. Bardzo dziękuję Johnowi, bo to John jakby nas tutaj jako niespodziankę kupił te bilety już kilka miesięcy temu. Good husband? Nie, naprawdę, really good husband. Nie. No i też na sam koniec po prostu, bo on, ten komik jest Amerykanin, a to śmiał się trochę z Kanady. Sporo Kanadyjczyków, bo klaskali i się śmiali i tak dalej. A naprawdę bardzo fajny wieczór. My tutaj będziemy teraz oglądać może jakiś film, może pójdziemy spać. Prawdopodobnie pójdziemy spać. No i widzimy się jutro. Dobra, no. No, rodzice są, szybko ich pokażę. I właśnie im pokazuję nasz nowy sprzęt. No i wyciskamy nowy, świeży sok. Mamy tutaj pomarańczkę, jabłka. No i takie owoce, które wiecie, już przeżyły swoje. Wyciskamy kod z wielu. Tak.
ale wygląda na razie super. Zaraz zrobimy taste test ogromny. No, Matylda już nam wstała po drzemce. Wstałaś? Wstałaś? Bawimy się. Nie chcę wyjść na pewno. O, wow, machasz? Co chciałaś pokazać? Nową zabawkę, tak? Kupiliśmy tu Matycie myśląc o samolocie, ale teraz się z nią bawimy w te puzzle takie magnetyczne. Super sprawa. I myślimy, że właśnie w samolocie fajnie. John chciał ją zabrać na spacer do dzieci, ale Matyda nie chciała iść. Bo za zimno. Bo jest zimno, tak? Nie chcesz. No i przez to, że jest taki właśnie, spędzimy czas w środku, to robię naszą jesienną herbatę. Nie wiem, czy pamiętacie, właśnie woda się gotuje, to jest ten szum, co słyszycie. Tutaj goździki, cynamon, pokroję jabłko, pomarańczkę i będzie super właśnie, uwielbiam. I trochę miodu i będziemy to pić i delektować się tym. Co, Matyda? To musi się trochę zagotować. Mamy miód i będzie pysznie. Tutaj też dałam gwiazdkę Aniszu, bo też lubię, i po prostu jedną torebkę czarnej herbaty. Tutaj Matyda się spina, bo oglądaliśmy film, tak? Ale też trochę trzeba się poruszać. Muszę wam powiedzieć, zapomniałam, że w H&M-ie są takie duże rozmiary. Myślę, że Matyda będzie to miała na 2 lata. No, takie duże to jest. Duże? Ale fajne, co nie? Fajne. 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 Fajnie, Matylda? Nie, o, fajnie. Idziemy na spacer? Do dzieci, no chodź. Z tatą i mamą. Z tatą i mamą, tak. Up, up. No. Mama i tata, tak? No. Matylda z Johnem się chowają. Matylda, where are you? Matylda, daddy, where are you? Where... No kochani, zapomniałam zakończyć vloga. Właśnie z Matydą idziemy do żłobka. Już poniedziałek. Normalnie nagrywam to, a jak nakładamy buty, ale dzisiaj jakoś się nie udało. No i co, mam nadzieję, że u was też weekend super minął. Co jeszcze chciałam wam powiedzieć? O, jeśli chodzi o wyciskarkę, to podlinkuję poniżej, bo naprawdę super sprawa. Rodzice też zachwyceni. Tak. No i też myślę, że musimy się mocno zastanowić, jeśli chodzi o ten dom. I mam mnóstwo pytań. Jak to w ogóle działa w Polsce? Szczególnie, żebyśmy musieli w tym przypadku prawdopodobnie sprzedać nasze mieszkanie. Nie wiem w ogóle, jak to wygląda czasowo. Czy jak nasze sprzedamy, jak to wygląda finansowo? Wiecie, mnóstwo pytań takich. No ale po to są eksperci. Musimy się z nimi skontaktować i zobaczymy, czy coś nam się uda jeszcze zadziałać, zanim wylecimy na Florydę i zanim okres świąteczny się zacznie. No, mam nadzieję, że też mieliście taki fajny weekend, a mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał. Jak tak, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. No i zawsze Matylda i ja życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa! Pa, pa! Pa, 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 pa.